Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Kilka dni temu była zapowiedź, teraz już będzie rozpakowanie, bliższy rzut oka, najnowszą myszkę od firmy Hama, myszkę dla graczy, seria uRage, myszka bezprzewodowa Unleashed. Tak właśnie wygląda, posiada dość ciekawe cechy, którym się za chwilkę bliżej przyjrzymy, a ceny tego gryzonia sprawdzicie w opisie filmu. Zapraszam! Tak więc oto myszka Hama uRage Unleashed. Stylistyka opakowania klasyczna dla myszek właśnie Hamy. Bardzo podobne do myszki MMORPG, którą jakiś czas temu testowałem. Swoją drogą świetna myszka. Mamy tutaj pokazaną samą myszkę. Mam informację, że jest mini odbiornik 4000 DPI maksymalnie, więc nieźle. Otwieramy i widzimy ją. Sensor Avago 3050, jak dobrze pamiętam. 500 Hz próbkowania, przełączniki Omrona. 4 tryby podświetlenia i ten mini odbiornik. Myszkę już widzimy, zobaczymy za chwilę dokładniej. Natomiast tu mamy wizualizację tych 4 trybów. Całkiem fajnie to wygląda. Przycisk Rapid Fire do takiego wielokrotnego strzelania. 6 przycisków w sumie. Wyświetlacz DPI na rolce. No, sprawdzimy przełącznik DPI oraz bardzo dobre poszycie powłoka tej myszki. Sensor faktycznie Avago 3050, 4000 DPI w tym przypadku strzelam, że będzie interpolowany, ale sprawdzimy to sobie. Przełączniki DPI 800, 1600, 2400 i 4000. Do 2400 pewnie będzie prawdziwe. Tak pokazały testy tego sensora w innych myszkach, ale to sobie jeszcze potwierdzimy konkretnie już w testach programowych w recenzji. Przełączniki Omrona, więc przynajmniej 5 do 10 milionów klików zapewnionych. System operacyjny, podświetlenie i tak dalej. Tak więc wszystko już w sumie wiemy, nie ma co przedłużać, w końcu pora ją zobaczyć. Ok, myszka już jest, mamy też instrukcję, jak to zwykle taka dość duża. Opis podstawowych funkcji. No zobaczcie, ciekawa rzecz, mamy chociażby tutaj też przełącznik na kontrolę wideo. Sprawdzimy to sobie też prawdopodobnie, ale dobra, patrzymy już samą myszkę. Całkiem ciekawie zapakowana, dobra jest też odbiornik. No odbiornik faktycznie taki standardowy, opisany uRage, żeby nam się nie pomylił, jeśli mamy kilka na przykład urządzeń bezprzewodowych. No i sama myszka wydaje się być niewielka, chociaż do mojej dłoni, tak jak przymierzam, jest całkiem ok. Taka raczej dla osób o średnich dłoniach. Mamy faktycznie fajną rolkę, która się kręci z oporem. Tutaj mamy przełącznik DPI, o taki bezszelestny praktycznie. Główne przyciski, które tak pracują. Przycisk Rapid Fire też cichutki. No i te boczne już tak pracujące z dość fajnym oporem. Miejsce gumowane na zakotwiczenie naszego kciuka. Gumowane tworzywo na górze, więc bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy plastik, logo uRage. Pewnie będzie świeciło, właśnie jak widzieliśmy na tych wizualizacjach. Rolka fajnie widoczna na zewnątrz. Mam tutaj przełącznik próbkowania 250-500, więc nie musimy tego robić programowo. Nie wiem, czy tutaj w ogóle jakiś program będzie, chyba nie. I mamy włącznik, sam wyłącznik myszki i soczewka optyczna. Tak więc oprogramowania chyba nie będzie. DPI mamy na sztywno, próbkowanie przyłączamy tutaj i wszystko w tym momencie już wiemy. No i tutaj miejsce na 2 baterie AA, czyli zwykłe paluszki. Tu chyba mamy też miejsce na ten odbiorniczek, jak mi się dobrze wydaje, tak? Tak, możemy go sobie tutaj przechować jakby co. Ok, no więc myszka wygląda dość ciekawie. Co się liczy w myszkach? Oczywiście dwie rzeczy. Design swoją drogą, natomiast najbardziej się liczy wygoda. To sprawdzimy przede wszystkim. I druga rzecz bardzo ważna, precyzja sensora. Zapraszam Was za kilka dni na testy, zapewne obszerne, a ceny tej myszki sprawdzicie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!